Radny Marcin Nyklewicz niespodziewanie dla opozycji wystąpił z ich klubu i zagłosował na ostatniej sesji razem z radnymi popierającymi wójta. Teraz oficjalnie odszedł z opozycji i napisał oświadczenie. W klubie radnych razem dla gminy, no niestety te działania przestały mi się podobać. Nie mogłem realizować swoich założeń, które złożyłem swoim wyborcom w czasie wyborów. Niestety już weszła w to wszystko polityka, a ja nie uważam siebie za polityka, jestem samorządowcem, działam na rzecz dobra mieszkańców gminy. Po szokującej dla opozycji decyzji o odejściu z ich klubu krążyły pogłoski, jakoby stały za tym namowy i obietnice ze strony radnych, koalicji i samego wójta. Ponoć obiecywano mu nawet nową pracę. Nyklewicz zaprzecza pogłoskom i inaczej tłumaczy swoją decyzję. Nie podobały mi się te rzucane kłody wójtowi. Uważam, że wójt przez te 8 miesięcy zapracował na dobre imię i dlatego postanowiłem podjąć taką decyzję. Przypomnijmy, że niedawno z klubu opozycji odszedł też inny radny Jan Olejnik. Zarówno on, jak i Marcin Nyklewicz pozostają niezrzeszeni.